Dla początkujących, którzy nie chcą na razie płacić za żadne licencje, FotoPIA jest bardzo fajna. Obsługuje na przykład właśnie pliki PSD, pliki PDF, no i właśnie mm, pliki forma, formaty, mm, które Służą bardziej do projektowania stron, więc to jest też fajne, że można zaimportować sobie taki plik Adobe XD czy Skecha, i czyli cały mockup tak zwane strony i sobie na przykład zakodować ją poprzez to, że odpalimy sobie to fotopii albo właśnie mamy plik PSD, ktoś zapro zaprojektował w pliku PSD. Jakieś, y, stronę Jakąś stronę, i możemy sobie to odpalić. Bardzo fajnie. Dla przedsiębiorcy, który chce na przykład z, z, zoptymalizować zdjęcia pod miniaturki na Allegro, to też jest super. No i w ogóle osobom, na, które na przykład zajmują się social mediami, tutaj są fajne szablony do tego. Zobaczcie. Taka ciekawostka: fotopiję zrobił Ukrainiec mieszkający w Pradze. I mówił, że o, od 2012 to robił i większość czasu ta fotopia nie zarabiała. A teraz też jest praktycznie darmowa. Znaczy faktycznie jest darmowa, bo nic nie musisz płacić, żeby z niej korzystać. One wyświetla tu czasem reklamy yy, i ewentualnie możesz mieć konto premium. Ale to jest absolutnie niepotrzebne do niczego. Możesz to spiąć ze swoim dyskiem Google, z dyskami współdzielonymi, z OneDrive'em, z Dropboxem. Nawet fotopia ma swoją usługę. Mega. Patrzcie, macie tutaj szablony. Które możecie sobie dosłownie wykorzystać, na przykład miniaturki na YouTube możecie sobie produkty tutaj, mokapy produktów wykorzystać, możecie memy przerabiać, możecie na przykład zmieniać napisy, prawda? Ktoś ma na przykład, o, ktoś ma na przykład sklep jakiś z roślinkami, prawda? O, rośliny można sobie spisać, super, można sobie od razu to sobie wyeksportować i tak dalej. No mega, mega możliwości. Możemy też stworzyć własny projekt. Tutaj zobaczcie, mamy do social media na przykład gotowe presety, możemy sami definiować rozmiary. Mamy do druku A4 i tak dalej, kartki yy, wizytówki w sensie, prawda? Zdjęcia, dostosowanie do ekranów, czyli na przykład możemy zacząć projektować stronę, nawet teoretycznie, fotopii, rozmiary modeli. Yy, to są wszystko presety, ale tak jak mówię, możemy sami też zacząć to robić. Tak, jak mówię, chciałbym tutaj mieć na kanale taką se serię z narzędziami graficznymi, głównie pod kątem tworzenia stron internetowych, ale wiadomo, że no, większość przedsiębiorców ma strony internetowe i ta wiedza też na pewno się przyda. Yy, także to jest pierwszy odcinek. Tutaj mamy bardzo fajnie, tak jakby, nie chcę tu tutorialu robić całego, ale powiedzmy, że jeszcze na szybko powiem, jak działa ciekawo, ciekawa, na przykład yy, jakaś złożona. Yy, Jakie jest złożona grafika na Instagrama. No na przykład to powiedzmy, tak? Chodzi o to, że to działa podobnie jak w Photoshopie, czyli zobaczcie, mamy tu warstwy. Tutaj możemy normalnie wybrać, którą warstwę obsługujemy, możemy ją ukryć, możemy zmienić co chcemy o co chcemy, zmieniamy, prawda? Możemy zmienić sobie na przykład rozmiar czcionki, na jaki chcemy. Naprawdę Powiem Wam, że w darmowej wersji, jeszcze w przeglądarkowym narzędziu, przeglądarkowa wersja to jest super sprawa. Zobaczcie, możemy wyrównać wiele warstw, na przykład, możemy ukryć te wszystkie rzeczy, i każda praktycznie, każdy element jest intuicyjnie podobny jak Photoshop. Więc jeśli Photopia się zapoznacie z Photopia, to bardzo łatwo będzie Wam potem przeskoczyć do Photoshopa. Ja tu nie chcę robić całego tutorialu, tak jak mówiłem. I po prostu pokazuje to, żebyście wiedzieli, że takie narzędzie jest. Możecie sobie nim się pobawić. Ja na początku zrobię taką serię prawdopodobnie prezentującą narzędzia, a z czasem będę dodawał na przykład tutoriale właśnie jak zrobić baner na stronę, jak zrobić baner na social media, jak zrobić grafikę na social media. Dajcie znać, czy byście byli zainteresowani takimi narzędziami i opisem. Oczywiście mam na myśli nie Photoshopa, bo Photoshop to jest za oczywisty. Raczej na przykład Affinity Photo, Inkscape, Canva, właśnie Fotopia, yy, różne takie narzędzia mniej popularne. Dajcie znać, czy byście chcieli takie opisy. Może nie w ten sposób, co teraz, bo jest bardzo spontaniczny, nawet nie pisałem żadnego scenariusza, bo jeszcze do tej pory ani razu scenariusza nie pisałem, ale yy, chciałem po prostu wam zaprezentować takie, takie rozwiązanie. Także dzięki za uwagę i dajcie znać, co myślicie. A jeszcze tylko zerknę na jedną rzecz, bo. Zobaczcie, tu nawet eksportuje, można wyeksportować do kodu część rzeczy, ale nie wiem jak to działa, więc nie będę na razie tego reklamował. Ale teraz jeszcze zauważyłem to, że to dodali na pewno. No super sprawa, super sprawa. Także jeszcze raz się z Wami żegnam i dzięki na razie, hej.